poważnych kłopotów jest minimalny. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli, zacznijmy od tej przysięgi. Jeżeli przysięga oznacza, że choćby nie wiem co, będę się starał zrobić wszystko, aby nasze małżeństwo było jak najlepsze. Nie odpuszczę, nie poddam się. Będę się starał. To jest podstawowe założenie. Wierzę, że to założenie również was tutaj przyprowadziło dzisiaj. Że chcielibyście w przyszłości albo już teraz tak budować wasze małżeństwo. Ale jest i druga część. Mianowicie trzeba umieć rozmawiać ze sobą. Jeżeli ludzie potrafią ze sobą rozmawiać, to wtedy niezależnie od tego, jaki konflikt się pojawi, czego on by dotyczył, będą potrafili sobie z nim poradzić. O tym będę chciał was przekonać już za chwilę. Ponieważ będą potrafili ten konflikt podejść do niego od odpowiedniej strony. Sprawiać, żeby nie doszło do zaognienia tych problemów. To jest bardzo ważne. Natomiast tu się pojawia problem, o którym dzisiaj będziemy mówili. Mianowicie ludzie nie wiedzą, jak rozmawiać. Nie wiedzą jak. Mają dobre chęci. Ale niestety nie potrafią korzystać z narzędzi. Tak jak ten pan. Tak. Żyjemy w skomputeryzowanym świecie. Ciągle gdzieś biegniemy, ciągle gdzieś pędzimy. To wcale nie pomaga nam w komunikowaniu się. Wprawdzie mamy mnóstwo komunikatorów, prawda, internetowych, różniastych, ale to wcale nie poprawia naszej jakości naszych rozmów. Wprost przeciwnie. Jakość się spłyca. Prawda? To dlatego, jeżeli żona powie mężowi, który ciągle siedzi przy komputerze, kochanie, chciałabym, żebyś więcej spoglądał mi w oczy, to on odpowie, nie ma sprawy, umieszczę ikonkę z twoją podobizną na pulpicie. Na przykład. W związku z tym trzeba zwracać uwagę na te rzeczy. Potrzeba rozmowy. Szczerze mówiąc, nigdy nie sądziłem, że będę musiał mówić o tym, że należy ze sobą rozmawiać i w jaki sposób rozmawiać. Natomiast jest to niezwykle istotne. Teraz to widzę, tak bardzo, bardzo jasno. Oczywiście te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówię, dotyczą w jednakowy sposób kobiety i mężczyzny. W tym sensie, że sposób prowadzenia rozmowy nie jest zależny od tego, czy jesteśmy mężczyznami, czy jesteśmy kobietami, prawda? Chodzi o sposób rozmowy. Tym niemniej trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy różni i z tego powodu pewne rzeczy odbieramy troszkę inaczej. Czyli rozmawiamy, sposób rozmowy powinien być wypracowany przez oboje i zasady te są niezależne od płci, natomiast trzeba zwracać na pewne rzeczy, zwłaszcza na delikatność, wrażliwość, uwagę. Nie będę wam mówił na temat różnic, ponieważ miało to miejsce, jak już parę lat temu, jak byłem w Warszawie i miałem konferencję właśnie dla Solideo, więc nie będę o tym mówił teraz. Natomiast taki jeden slajd, który jakoś tak eksponuje te różnice, pokazuje, w czym jest istota sprawy, który będzie takim jedynym zdaniem na temat różnic. Mężczyzna i kobieta. Cudowne stworzenia te nasze kobiety, prawda? Tak, dla nas to jest jeden wyłącznik. Kobiet jest tyle pokrętów, tyle przycisków, a trzeba wiedzieć, jaką kombinację wcisnąć, żeby uzyskać odpowiedni efekt. To jest majstersztyk. Dobrze. Chciałbym teraz wam powiedzieć, jaki będzie plan tej konferencji, bo będę chciał dotknąć kilku bardzo konkretnych aspektów. Oto one. Jest ich 7. Po pierwsze, chciałbym najpierw powiedzieć wam o tym, jak dobrze słuchać. Później o tym, jak bardzo ważna jest umiejętność przyjmowania czyjejś perspektywy. Parę słów o pozytywnym krytykowaniu i rozmawianiu, o dyplomacji przy konflikcie i o takich dwóch bardzo prostych zasadach, do których będę chciał was zachęcić, czyli dobry start i dobry stop. Jeszcze wcześniej, bo to nie padło, jak będzie wyglądała sama struktura tego, co się będzie pojawiało tutaj na slajdach. Otóż będę starał, jak zresztą widzieliście, tytuł jest The Wall, prawda? Więc głową muru nie przebijesz. Trudności, które mogą się pojawić w komunikacji, określiłem mianem muru. Natomiast te propozycje, które będę chciał wam dać, alternatywy, jak podejść do tej sprawy, będzie pokonywaniem przeszkody. Zobaczycie to zaraz na slajdach, więc nie będzie kłopotu. Zacznijmy od słuchania. Myślę, że jesteście w stanie potwierdzić to, że zdarza się często tak, że ktoś nas słucha, a raczej mówi, że nas słucha. Ale tak, 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 no wiem, o co ci chodzi, tak, tak. Ale my dobrze wiemy, tak w głębi serca, że kompletnie nie zwraca uwagi na to, co mówimy. Myślę, że doświadczyliście tego nieraz. To nie jest dobre słuchanie, oczywiście. Dobre słuchanie wymaga zastosowania kilku bardzo prostych zabiegów. Najpierw mur. To jest ten mur, o którym mówiłem. Otóż słuchanie wymaga aktywności. Słuchanie wymaga rezygnacji z mówienia, co jest dosyć oczywiste, jak się to czyta, ale nie takie oczywiste, jak przychodzi co do czego.
I wreszcie słuchanie wymaga zatrzymania się. To jest bardzo istotne, aby umieć słuchać. Myślę, że mamy problem z tym, aby dobrze słuchać ludzi. Tak w ogóle. Ludzie mają mnóstwo sposobów, jak mówiłem, na to, żeby słuchać, wcale nie słuchając, tylko okazywać jakieś takie powierzchowne zainteresowanie. My to czujemy, my to wiemy, że tak jest. Teraz wyobraźcie sobie, jak to musi wyglądać w relacji. Może z tego sami doświadczyliście. Jak bardzo raniące jest, kiedy mówicie o czymś ważnym, dla was ważnym, a ta druga, ukochana osoba, myślami jest całkiem gdzieś indziej. Prawda? Ludzie mają na to bardzo różne sposoby. Prawda? Na to, żeby słuchać, nie słuchając na przykład, albo żeby pracować, nie pracując. No, Polak potrafi wiele różnych rzeczy. Tutaj bym chciał się podzielić taką ważną, istotną radą, zwłaszcza jeśli chodzi o tych, którzy pracują albo studiują. Wprawdzie rok akademicki się powoli kończy, ale nie zmienia to faktu, że jest rada na wagę złota. Słuchajcie, mianowicie jak słuchać wykładu i spać. Tak, myślę, że wszyscy to znamy dobrze. Otóż są takie trzy propozycje moje, chcę wam je zaprezentować. Otóż pozycja pierwsza. Spadł mi długopis. Musicie sobie wyobrazić tu ławkę. Pozycja pierwsza wygląda tak. Kiedy podchodzicie do układowca, mówicie, że spadł wam długopis. Prawda? To jest pierwsza propozycja. Druga propozycja to jest tak zwany pilny student. Pilny, bardzo pilny student. To wymaga pewnej wprawy, prawda? Zachowania pionu. Prawda? To jest już pewna fizyka tutaj wchodzi. I wreszcie moja ulubiona pozycja, czyli tak zwane kroplenie oczu. Polecam. Dobrze. Wróćmy do słuchania. Słuchanie jest bardzo ważne. Okazuje się, że czasami bywa tak, że chcemy, staramy się kogoś słuchać, ale nam to po prostu nie wychodzi. Być może nie potrafimy się zatrzymać. Być może myślami gdzieś ciągle pędzimy, gdzieś nie potrafimy być dla tej osoby tu i teraz. To jest szczególnie ważne dla kobiet, od razu powiem. Ja tego doświadczyłem w konkretnej sytuacji, mianowicie może w nieco innej sytuacji, ale analogicznie można przenieść te zasady i tutaj. Otóż kiedyś z Urszulką przeczytaliśmy bardzo ciekawą książkę, gdzie była mowa o małżeńskich rytuałach. Każda para, każda para narzeczonych, każde małżeństwo ma swoje rytuały. Takie swoje najważniejsze zachowania, jakieś takie miejsca spotkań, gesty, które są ich, znaczą coś szczególnego dla nich. Jeden z takich podstawowych rytuałów jest na przykład spożywanie posiłku. Zazwyczaj zwiąże się z tym jakiś rytuał. Przynajmniej dobrze by było, żeby tak się działo. Ale też rytuały dotyczą pożegnań i powitań. Właśnie kiedyś z Urszulką zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i doszliśmy do takiego wniosku, że właśnie przy tych powitaniach i pożegnaniach nie potrafimy się zatrzymać. Więc zasada jest tutaj troszkę podobna. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ja wychodzę z domu, żegnamy się, prawda, pocałujemy się i ja zmykam. Tylko cała zabawa polega na tym, że przez ten ułamek sekundy, kiedy się ze sobą żegnamy, myślami ja już jestem w tramwaju, a ulica już przy robieniu prania, zmienianiu pieluszki i całej reszty. Chodzi o ten moment zatrzymania się. Zobaczcie, czasu zabiera to dokładnie tyle samo, natomiast chodzi o to spojrzenie sobie w oczy, zatrzymanie się na chwilę przy sobie. Przy sobie. To tak trochę awansem. Jak pokonywać te mury? Po pierwsze, poświęcić maksymalnie swoją uwagę. Jeżeli już komuś mówisz, że chcesz z nim porozmawiać, że chcesz go posłuchać, to zrób to. Po prostu to zrób. I owo zatrzymanie się, otworzenie uszu i serca. Do tego was zachęcam. Przyjmowanie czyjejś perspektywy. To jest rzecz niezwykle istotna, sprawiająca wiele bardzo różnych problemów, z którego wynikają różnego rodzaju konflikty. Prosiłbym jakiegoś ochotnika. Zrobimy taki eksperyment. Zapraszam. Brawa dla ochotnika, proszę bardzo. Pan przyszedł tutaj sam, może z dziewczyną, narzeczoną? Aha, okej. Okay. Przepraszam, że zapytałem, zdradziłem jakiś sekret. Niestety sam, okej, okay. Drogie panie. Kandydat numer jeden. Dobrze, muszę na chwilę odłożyć mikrofon. Szanowni Państwo, będę chciał mówić o przyjmowaniu perspektywy.
nauczyłem się tego bardzo konkretnej sytuacji, zrozumiałem, jakie to jest ważne, to jest właśnie taka alegoria tej sytuacji. Otóż Ulcia była w ciąży. Była w ciąży z Julią i tak się zdarzyło, że kiedyś przyszedłem do domu i zacząłem ją poganiać, pospieszać, pytać, czemu to jest niezrobione, tamto niezrobione, ja muszę już wychodzić, spieszę się. I wtedy Ulcia już nie wytrzymała, zresztą bardzo słusznie, i powiedziała: Misiek, ty w ogóle nie wiesz, jak to jest być w ciąży. No i wtedy Ulcia zaproponowała mi takie doświadczenie, na które ja przystałem później wieczorem, trochę na zasadzie pewnej zabawy. Mianowicie dała mi właśnie ten... to nosidełko i powiedziała: Misiek, chodź w tym przez 24 godziny. Tak, jak może się pan tutaj przestać, przespacerować się. Czasami na wykładach proszę, żeby pan pozmiatał na przykład jeszcze, bo to tak kobieta nie tylko sobie stoi, prawda, i się patrzy, tylko działa w domu, prawda, pięknie, prawda. Tak. Zobaczymy za 15 minut. Tak, i to było takie bardzo mocne wydarzenie. Mianowicie Ulcia wtedy włożyła mi taki 20-litrowy baniak. Niestety, myślę, że zrozumiecie, że z Krakowa niestety nie byłem w stanie przywieźć takiego wielkiego baniaka. Ani miotr, no jakbym wyglądał, prawda, jakbym przynajmniej... No, nieważne. Miotra mi się kojarzy akurat z teściową. To głupio brzmi, ale to jest takim dowcipem o teściowej. Mianowicie mąż wraca, mąż otwiera drzwi, dzwonek do drzwi, mąż otwiera, prawda? Patrzy, a tam teściowa. A tam teściowa zamiata przed domem. Na co wzięć mówi: mamusia, zamiata czy odlatuje? No, więc tak zaproponowałem. Dobrze. Przyjmowanie czyjejś perspektywy. To jest bardzo istotne. Ja wtedy zrozumiałem, że to wcale nie jest takie proste, kiedy ma się ten ciężar przez te kilka miesięcy, kiedy jest niedobrze i te wszystkie uciążliwości, które są z ciążą związane, ponieważ one są. I to pozwoliło mi zrozumieć, że Ulcia ma prawo się czuć rozdrażniona, że przede wszystkim może nie zdążyć. Co więcej, ma do tego święte prawo i byłbym zdziwiony, gdyby ze wszystkim zdążała, jeśli chodzi o prace domowe. To było bardzo ważne doświadczenie. Inne doświadczenie... Może sobie pan po schodach powiedzieć. Inne doświadczenie, które dotyczy przyjmowania czyjejś perspektywy, a które miało miejsce kilka dni temu dosłownie. I wtedy z Ulcią rozmawialiśmy właśnie na temat owego przyjmowania czyjejś perspektywy. Przepraszam, kobiecie w ciąży pan nie ustąpi miejsca. No. Dobrze. Mianowicie urodziła się Emilka. Ta młodsza córeczka nazywa się Emilka, starsza Julia. No i oczywiście spodziewaliśmy się tego, że Julia będzie trochę zazdrosna. I faktycznie, przede wszystkim pierwsze dwa tygodnie, no to niebawem mam nadzieję, że się tak definitywnie skończy. To jest takie moje marzenie, ale pewnie niekoniecznie musi do tego dojść. Ale Julia zaczęła się robić marudna, płakać, kiedy Ulcia na przykład karmiła Emilkę, prawda? No bo oczywiście ona też wtedy chce być przytulana. Przez cały dzień nie musi, ale wtedy musi. I tak dalej, i tak dalej. Ona chce spać z nami w łóżku, chociaż spała już w swoim łóżeczku. Takie standardowe... Czy pan się opiera? Chodzimy po schodach, chodzimy. Zresztą jakby mógł pan tutaj chwilę podejść do mnie jeszcze, bo wie pan, dziecko rośnie, to nie tak, że cały czas jest... Tak samo. Więcej nie będzie. A nie, jeszcze mam butelkę. To za jakiś tydzień. Otóż zaczęliśmy się z Ulcią zastanawiać, jak Julia musi się czuć, kiedy pojawiła się Emilka w domu. I tak, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, Ulcia wpadła na takie genialne, moim zdaniem, porównanie. Mianowicie, wyobraźcie sobie, że jesteście w małżeństwie. Wyobraźmy sobie może jedno konkretne małżeństwo. Mąż i żona. I pewnego dnia ten mąż będzie symbolizował to właśnie to dziecko. Otóż żona przychodzi do tego męża i mówi mu: kochanie, bardzo cię kocham, ale muszę ci powiedzieć, że no, mam kogoś. Mam kogoś i on niebawem się do nas wprowadzi. Oczywiście mąż, który usłyszałby taką nowinkę, wcale nie byłby szczęśliwy. Wyobraźmy sobie, jak się Julia czuje. No ale to nie koniec perypetii. Otóż ten mąż faktycznie się wprowadza. No i żona po dwóch dniach mówi: kochanie,
ten